Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie premierze. Pierwsze pytanie do pana prokuratora. Marcin B. przekazał ponad 3 miliony złotych instytucjom kościelnym, żeby się uwiarygodnić. Pytanie jest takie, czy prokuratura lub służby skarbowe będą dochodziły tych pieniędzy od tych instytucji kościelnych, pieniędzy pochodzących z przestępstwa. I pytania do pana prezesa Rady Ministrów. Czy i kiedy przedmiotem prac Kolegium Służb Specjalnych lub ministra spraw wewnętrznych pełniącego obowiązki koordynatora służb były kwestie ewentualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa generowanych przez parabankowych przedsiębiorców oferujących usługi finansowe, lokaty, pożyczki? W jaki sposób prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów? Kiedy prezes Rady Ministrów otrzymał informacje o prowadzonych przez panią prezes UOKiK postępowaniach sprawdzających, czy reklamy i wzory umowne stosowane przez Amber Gold naruszają zbiorowe interesy konsumentów? Dziękuję bardzo, panie pośle. Czas minął.